Witam bardzo serdecznie, kochani, i zapraszam już na konkrety, a zaczniemy od serii próbnej przed dzisiejszym konkursem drużynowym. Seria próbna, w której oczywiście wystartuje 12 ekip. No i zobaczymy, która z ekip będzie tą, która będzie najbardziej faworyzowaną na podstawie wyników serii próbnej. Dzisiaj skocznia w Kusamo, czyli skocznia, która była w Tringu. Żeby było ciekawiej. Kusamo, skocznia trudna, dla naszej ekipy może być tutaj bardzo kluczowa. Kusamo jest skocznią, która daje największe prawdopodobieństwo, że nasza ekipa może mieć problem. Jeśli udobruchamy się z Kusamo, jest szansa, że ten medal już nam niemal jedną nogą jest do wzięcia. Zaczynamy od serii próbnej, która pokaże nam, czy będziemy mieli nadzieję na dobre występy. Zaczyna ekipa Francji i Kanady, pierwszą grupę. Czwarta belka startowa, wiatr, met na sekundę. No i początek Romana na Misha Pui. 134,5 metra. Noty 4,20, noty 1,19,5. Więc w miarę optymalne, aczkolwiek wiemy, że potencjał tej skoczni jest dużo większy. Szwajcar Dominik Peter. No to najlepsi by to walczyli, pewnie po 100 metra. Póki co Dominik też nie zachwycił zbytnio. 132 metra. No, nie duże skoki, ale pamiętając o pułapie, jaki zawodnicy potrafią osiągać, no to skok nie jest jakiś wybitny. 132,5 metra, mimo że punktka wynosi 120, no to taki skok nie jest rewelacją. Drużyna Finów. Oli Młotka. Najdłuższy skok grupy. Finowie udali się szukać rewanżu, kiedy poszło przez jedną próbę. Tak. Oli Młotka 137,5, noty 20, 19,5. No i to już jest ten skok, który mógł się trochę podobać, bo to już pachnie tymi próbami 140-metrowymi z roku, tylko 2,5 metra, bo chociaż to 140 metrów padło. Teraz ekipa Czech i dobre też otwarcie Łukasza Chlawy. 132,5 metra, no tylko dobre otwarcie, no bo na poziomie pozostałych nacji. Miejsce ostatnie, punkty za Szwajcarią, ekipa Czech. Czesi imponowali w serii próbnej wczoraj, potem w konkursie, podobnie jak Finowie, przepadli. Drużyna Rosji, mocno otwarcie w Ewgenia Klimowa. To już widać, bo pomyśl się spodobał, że będzie dobrze. 138 metrów, noty 19, druga lokata. Punkty 1/10 za Finlandię, bo rzeczywiście próba klimowa imponująca. Ekipa Austrii przed nami. W tej pierwszej grupie Michel Heibeck. Heibeck chaotyczny wyjście z progu i w efekcie najkrótszy skok. Z telemarkiem, ale tylko 118,5 metra. No to 15, najniższy. A więc ostatnio zaczynają od wpadki, ale to tylko pokazuje urok tej drużyny. Łatwiej jest wynieść błąd niż prawnie. Pies paszkę. No, widzimy sami. 127,5 metra, noty 19, 18,5, miejsce przedostatnie. 9 punktów za Czechami. Tymczasem ekipa Japonii. Oczywiście gospodarzami są Finowie, którzy zaczęli dobrze tu sobie próbną. Zresztą. Japonia tymczasem, no, Jutowa. 19,5 punktów daje szóste miejsce. Jest dużo. Tymczasem która wydaje się w ostatnim czasie troszkę w gali. Słoweńcy. No, tutaj wygląda taki słaby dość. Peter Prewc 123,5 metra. Noty 19, dopiero 8. No i teraz drużyna Polski. Prezentuje się w serii trudnej piątki. Mam nadzieję. No, skok poprawny. Wczoraj miał wpadkę w serii trudnej, potem w ogóle się było lepiej. Teraz na dole. Skok 30 metra. Noty 19. Jest rewelacyjny skok, no ale lepiej niż wczoraj, kiedy Piotr skakał 115 na dużej skoczni Willingen. Teraz Kazachowie z Estończykami. Sergiej Tkaczenko najkrótszy skok. 100 metrów Tkaczenki. No to 19, no ale odległość, więc nie było mowy tutaj o wyższym miejscu niż ostatnie. Norwegia. Zamyka grupę, konkretnie Daniel André Tande. Norwegowie zaczynają mocno tą serię próbną. Daniel André Tande 130,5 metra. Dwie noty po 19, 1,19 Norwegia w prowadzeniu. O metr przed Finlandią. Norwegia, Finlandia, Rosja. Najmocniejsze
grupie. Oczywiście sobie warto podkreślić, tak? Czwarte miejsce dla Francji i Kanady. Piątą już większą strefą do podium Szwajcaria, potem Czesi, Japończycy, Polska na miejscu ósmym. Dziewiąte Niemcy, potem Słowenia, Austria i z Estończykami. Spore punktowe od miejsca 10-15, ale rzeczywiście to tylko pokazuje, że skocznie no, czasami właśnie może przysporzyć problemów. Zależy kto jak będzie miał stosunki skoczni, bo ty, którym jest próg. Druga grupa. Podobnie Francja z Kanadą, Matthew Soukup, 32 metry, noty po 19,5 punktu. Nikt nie szromadzi, ale też nie było wpadki z kolei. Szwajcaria. Kylian Payer. Może drużynie prowadzenie i to może prowadzenie, bo Payer skacze dobrze na progu. Dobrze wybił się z progu, ale odległość 132,5. Noty po 19,5 punktu, ale miejsce drugie. 5,2 Francji i Kanady. Francja z Kanadą starczy ze Szwajcarią. Finowie. Starze. Anti Aalto. Drużyna była po pierwszej grupie na drugim miejscu. Teraz Anti Aalto daje prowadzenie, ale skok taki sobie. 131,5 metra, żeby noty 20,5 punktu daje to do 4 punktów Francji. Przed nami drużyna Czech. Chcę odprowadzić, ale tego celu potrzebuje 104 mniej więcej. Oczywiście robię takie skakanie, tylko nie tym razem. Matura dużo krócej do tego, co by ekipa oczekiwała. Na 119 metrów tylko. 3,20, 2 noty po 19,5. Na razie dla Czechów to seria nie rewelacyjna. Przed nami ekipa Rosji, która może realnie objąć prowadzenie. Michał Nazarow potrzebuje 134 metrów mniej więcej. Patrząc na to sędziowskie, to nawet może i 133 metry by dały prowadzenie. No ale Nazarow skacze krócej. 129 metrów, noty 19 jest trzecie miejsce za Francją i Kanadą, a przed Szwajcarią. Tu przewaga tylko punktu i 60. Rosja straci to, co miała po pierwszej grupie. Przed nami ekipa Austrii, która ma co odrabiać. Manuel Fettner, Austria po pierwszej grupie dopiero 11. Teraz trochę Czechów dogonił Austriacy. Manuel Fettner 133,5 metra. Noty po 18,5 punktu. Do Czechów dadzą tylko teraz 5,6 punktu, a tracili prawie 28. No i teraz ekipa Niemiec. Niemcy dziewiąte miejsce po pierwszej grupie. Markus Eisenbichleri, bardzo ważny występ. Oczywiście ku temu, żeby wyprzedzić Czechów. I to się uda, bo Eisenbichler skacze daleko. Najdłuższy skok tej grupy na razie. 137 metrów. Noty 19,5 punktu, no przewaga ponad 20 punktowa nad Czechami. Do Szwajcarów tracą niespełna 3 punkty. Mocne więc utrudnienie Eisenbichlera przed konkursem. Teraz Japonia. Junshiro Kobayashi. Japonia 7 po pierwszej grupie. Junshiro przedobrze wybił się z progu i w efekcie tylko 115,5 metra. Noty 18. Japonia spada na ostatnie miejsce w tym momencie. Przed nami Słowenia. Słowenia po pierwszej grupie 10, po pasywnym skoku Petera Prewca, pamiętamy, pasywny i w efekcie krótki. Teraz krótko skacze cenę Prewc, fatalnie. 82 metry i Słowenia spada na ostatnie miejsce, no ale cenę zawali próby tak jak wczoraj. Po tym konkursie było już optymalnie, więc jeszcze szansa, że tym razem też będzie optymalnie w konkursie. Drużyna Polski, Andrzej Stękała. Andrzej Stękała, wybitny skok. W tym momencie spokojnie w powietrzu i odległość 135,5 metra. Jeden z lepszych w tej grupie. Noty po 19,5 punktu, czwarte miejsce Polski, tuż za Rosją, a przed Szwajcarią. Polska będzie zyskiwać się. Oczywiście po pierwsze gdyby było miejsce ósme, po drugie będzie już co najmniej szóste. Kazachowie ze Stończykami, Arti Aigro. No, Aigro ambitnie, to można powiedzieć śmiało. 137 metrów, noty 19, drużyna wyprzedzi tylko Słowenię. No i Norwegowie, prowadzący po pierwszej grupie, teraz Anders Jakobsen, 133 metry, potrzebne by to prowadzenie utrzymać. Jakobsen trochę przydobrze przybył się z progu, w efekcie spóźnił skok i odległość za krótka. 128 metrów, noty 19, 18,5, minimalnie trzecie miejsce. Minimalnie, bo tylko o 0,1 punktu przed Rosją, a więc Finowie na półmetku serii próbnej na prowadzeniu, druga Francja z Kanadą, trzecie miejsce dla Norwegii, tuż za nią Rosja i Polska, straty są minimalne.
szósta Szwajcaria, siódme Niemcy, no i potem już ekipy, które mają większe straty. Ósma ekipa Czech, potem Austria, Japonia, Kazachowie z Estończykami i zdecydowanie najsłabsza Słowenia. Tak wygląda sytuacja, a jak będzie to wyglądało dalej? Przed nami grupa trzecia. Francja z Kanadą. No, po drugiej grupie awansowała, mimo tego, że grupa była słabsza niż w pierwszej grupie. Teraz grupa trzecia, Mackenzie Boyd Klaus, z kolei znowu na wyższym poziomie. Nieco. 135 metrów. Noty 20, 19,5 punktu. Niemal na pewno utrzymają się w trójce po trzeciej grupie. Także wygląda na razie obiecującym kursem. Szwajcarzy. Gregor Spanden, Szwajcaria szósta. Po dwóch. Ale Gregor atakuje. Atakuje i... Deszpanden skok 141 metrów, noty 19,5 skokiem Szwajcarzy, oby mówią prowadzenie o 4 przed Francją i Kanadą, ale skok rzeczywiście i Finowie, broniący pierwszego miejsca. Janne Happonen potrzebuje 137 metrów, by w tej chwili w prowadzeniu trochę dobrze na progu i trochę źle. No ale brakuje odległości. Odległość 129 metrów, 3 dwudziestki, 2,19,5 punktu, ale tutaj na razie trzecią lokatę. Strata 6,3 punktu do Francji i Kanady. Przed nami drużyna Czech, która po dwóch grupach zajmuje ósme miejsce. Wojciech Sztursa w tej grupie. Wojciech Sztursa, wybitny skok, zdecydowanie. 134,5 metra. Noty średnio po 19,5 punktu, na razie ostatnie miejsce, ale ekipa przekroczyła 400 punktów. To warto podkreślenia. Drużyna Rosji przed nami. Rosja czwarta po dwóch grupach. W tej grupie Michał Maksimoczkin. Maksimoczkin, piękny skok. Leciutki. 140,5 metra, aż dostał noty 19,5 punktu, to Rosja jest na prowadzeniu. O punkt i 0,2. Druga nota indywidualna Wasilia Maksimoczkina. Wyszło mi tylko też pana o ledwie 40 punktów. No widzimy, atakują na pełnym ryzyku. Austriacy przed nami. Clemens Leitner. Austria 9 po dwóch grupach, po trzech na pewno będzie gorzej. Clemens Leitner z upadkiem 138 metrów. Odległość nie była zła, no ale ten upadek już powoduje, że ekipa Austrii wyraźnie przegrywa z Czechami w tym momencie. Traci do nich niewiele, teraz to są już dużo więcej. Skąd tego właśnie upadku. Teraz Niemcy. Siódme miejsce po dwóch grupach. Sven Hannawald. Jakby się dał powera, żeby odrabiać straty. A Hannawald wręcz przeciwnie, skacze krótko. Ledwie 113 metrów. Noty średnio po 18,5 punktu. Niemcy są za Czechami. Dopiero za Czechami, a więc... No, bo to poza ósemką prawdopodobnie po trzech grupach. Teraz Japonia. Po dwóch grupach 10 miejsce. Kenshiro i to bez błędu na progu. I to będzie lot imponujący. Kenshiro Ito 140,5 metra. Noty 19 i Japonia przed Niemcami. Z przewagą 16,3 punktu, ale niedzielnego lot był bardzo wybitny. Tymczasem Słowenia, no, która potrzebuje 207 metrów, by objąć prowadzenie. Lovrokos. Oczywiście będę walczyć o w ogóle Honor w tej grupie. Honor uratuje Lovrokos, delikatnie chociaż. Odległość 137 metrów, noty 19,5. To pierwszy ten schodek w drużynie w tym momencie, ale przegrywają wyraźnie z każdą z drużyn, także tutaj nie ma niespodzianki. Teraz drużyna Polski. Byliśmy na piątym miejscu po dwóch grupach, ale zmieniono to do trzeciego miejsca. Krzysztof Miętus, krótki skok. Krzysiek zawiera wpadkę. Dobrze, że teraz nie w konkursie, tak naprawdę. Odległość 105 metrów odsuwa nas w klasyfikacji bardzo. Noty 19, 18,5, ale nie tak to miało wyglądać. Chyba dobrze sobie wyjść z progu było w tym przypadku. Teraz Kazachowie i Estończycy. Luka Mendes, drużyna odrobi do nas dużo punktów w tej grupie, o ile nas nie uprzedzi nawet. Luka Mendes, 137,5 metra. Noty po 19,5 punktu. No właśnie, miejsce ósme. My na 10, ale będziemy walczyć z Austriakami, Kazachami i Estończykami i z Niemcami. Będziemy walczyć tutaj o miejsce w ósemce, czyli próbnej. Mamy przewagę wyraźną nad Słowenią, no ale to wszystko, co możemy powiedzieć dobrego o tym występie. Teraz Norwegowie. Norwegowie, którzy byli na trzecim miejscu po dwóch grupach. Bjørn Einar Rumoren. Bardzo ważny występ Norwega, który ma udaną próbę przedkonkursową. Odległość 137,5 metra.
noty 19, drużyna Norwegii na czwartej pozycji. Na czwartej pozycji punkty za Francją i Kanadą. A więc Rosja, Szwajcaria i Francja z Kanadą. Taka czołowa trójka po tych trzech grupach. Czwarta Norwegia, a piąta ekipa Finów. Potem już z większymi statami ekipy, bo szósta ekipa Czech, traci 24 punkty do Finów. Czesi, Japonia, Niemcy. Potem Kazachowie z Estończykami, Austria, Polska po wpadce Krzyśka Mintusa na 11 pozycji, no i 12 Słowenia. Tak wygląda sytuacja. Przed nami ostatnia grupa, która zdecyduje o wynikach serii próbnej. Zaczyna ekipa Francji i Kanady. Vincent Decompsevoix. Drużyna broni miejsce w trójce, ale chyba nie obroni, bo Vincent Decompsevoix spóźnia. I to jest 118,5 punktu. Nawet Polska może pokonać chyba Francję i Kanadę w tej sytuacji. Szwajcarzy. Simon Naman. 109 metrów potrzebne, by objąć prowadzenie. Simi skacze dalej, ale nie rewelacyjnie. Szwajcarzy serii pewnie na pewno nie wygrają. Odległość 119,5 metra. Noty 19,5 punktu. No, Szwajcaria przed Francją wygląda wyraźnie, bo 23 punkty nie spełniono, ale jednak powodzenia nie utrzymają. Teraz Finowie. Janne Ahonen. Finowie mogą się wrócić na tron w tym momencie. Ahonen szansę wykorzystuje z nawiązką oczywiście. 134,5 metra. Noty po 19,5 punktów. Finowie na prowadzeniu z przewagą 17 punktów nad Szwajcarią. Teraz ekipa Czech, która walczy o drugie miejsce w tym momencie, tak naprawdę, bo Kowalka już oddała bardzo dobry skok. To czy się mógł na to drugie miejsce się wdrapać? Kowalka ambitnie i skutecznie. 138,5 metra. Noty po 19,5 punktu. Miejsce trzecie. Minimalnie 30 punktów straty do Szwajcarów. Którym się trochę jednak fartnęło w tym podsumowaniu. Teraz ekipa Rosji, która walczy o utrzymanie prowadzenia, które mieli po trzech grupach. Dmitrij Wasiliew potrzebuje 130 metrów do tego celu. Wasiliew przekroczy 130 metrów. Rosja na prowadzeniu. 135 metrów, noty 19,5 punktu, 11,5 punktu przed Finlandią. No i teraz drużyna Austrii, która była na 10 miejscu po trzech grupach. Ważny występ Stefana Krafta w kontekście walki Austrii o 8 miejsce. No, Kraft skutecznie atakuje. 136,5 metra. Noty po 19,5 punktu. Na razie miejsce ostatnie. Pytanie, czy da Austrii miejsce 8. Szanse są i duże, i małe. Zależy, do tego spojrzymy. Teraz ekipa Niemiec. Trzecie miejsce. Ósme miejsce po trzech grupach. Karl Geiger. No, chyba przed Austrią Niemcy będą. 136 metrów, tak. Noty po 19,5 punktu. Przed Austrią z przewagą prawie 8 punktów. Trochę Geiger stracił, ale to były tylko okolice jednego punktu. A mieli przewagę kilkupunktową. Blisko 10-punktową. Teraz Japonia i fatalny występ Ryoyu Kobayashiego. Ale to występ przy pracy raczej, bo Ryoyu nie ma takich wpadek w konkursach. 77,5 metra. Japonia kończy fatalnie serię próbną. Przed nami Słowenia, która prawdopodobnie pokona Japonię w tej sytuacji. Domen Prevc. Domen wykorzysta szansę, chociaż na skok nie do końca będzie tak, jakby chciał chyba. 132,5 metra. Noty 19,5. 30 punktów przed Japonią. No i drużyna Polski. Mamy nadzieję, że Kamil Stoch też pokaże się z lepszej strony. Żeby można było spokojnie patrzeć na grupę Kamila przed jego skokiem w konkursie. No, Kamil, 136 metrów, noty po 19,5 punktu, miejsce 8 za Austrią, z którą przegraliśmy nieznacznie, a przed Słowenią. No, to przewaga oczywiście pozostała mniej więcej na podobnym poziomie, jak była. Teraz Kazachowie ze Stończykami. Dziewiąte miejsce po trzech grupach. Bardzo ważny występ notuje teraz sobie, że Muminow. No, wpadki nie będzie, więc Kazachowie ze Stończykami będą wysoko, 137 metrów, noty po 19,5, ale z Niemcami przegrają tą walkę o miejsce 8, o 0,6 punktu. No i Norwegowie, 140 metrów Granerud potrzebuje oko, bo drużyna wygrała serię próbną. Granerud skacze krócej. A Norwegia będzie wysoko na miejscu drugim, 136,5 metra. Noty 19,5 punktu. Drugie miejsce ustępują tylko drużynie Rosji. 3 punkty ledwie. Rosja, Norwegia, Finlandia.
Taka czołowa trójka serii podaje faworytem, będą Rosjanie. Czwarta już z większą stratą Szwajcaria, która przegrała te podium o 17 punktów. Potem Czesi, niewiele słabsi od Szwajcarów. Później Francja z Kanadą. Niemcy na siódmym miejscu. I ósme Kazachowie z Estończykami, którzy mimo słabego początku zanotowali miejsce ósme. Także ciekawa historia swoją drogą się utworzyła tutaj dla ekipy Kazachów i Estończyków. Potem Austria dziewiąta, dziesiąta Polska, potem Słowenia i na ostatnim 12 miejscu Japonia. No ale tutaj oczywiście głównie wpadka Ryo Jakubia siebie zauważyła na tym wyniku, bo gdyby nie to, to Japonia byłaby prawdopodobnie w ósemce serii próbnej. A tak się nie stanie. Polska dziesiąta, ale też przez taką jedną wpadkę. Też nie ma co za bardzo oceniać pod tym względem. Przed nami zawody, które będą już bardziej weryfikować umiejętności danej drużyny. Także rozpoczynamy pierwszą grupę. Mamy nadzieję, że dla nas będzie to udany konkurs. No bo musimy mieć udany konkurs, żeby ten medal był blisko zamiast daleko. Pierwszą grupę otwiera ekipa Francji i Kanady. Roman Lamy-Chapuis. No, dobra postawa Francuza. No, chociaż trochę skorzystała w celi próbnej. 130,5 metra. Noty 19 na razie prowadzenie. No, skoro tak jak mówiliśmy, no tutaj w miarę udane, ale wiadomo, że jeśli chcemy walczyć, jeśli drużyna chce walczyć o więcej, no to trzeba skakać dalej. Drużyna Szwajcarów też mamy podobny początek. Dominik Peter 130,5, noty po 19,5 punktu. Taka sama odległość jak Romana Lamy-Chapuisa, pójdzie tylko troszkę wyższe noty. Stąd Szwajcarzy o 1,5 punktu przed Francją i Kanadą. No i drużyna gospodarzy, drużyna Finów, Oli Młotka. Finowie pamiętamy wysoko w serii próbnej. Teraz początek w konkursie Oli Młotki słabszy niż w serii próbnej, ale skok, który nie przypodobał dużych strat do rywali. 129,5 metra, noty po 19,5 punktu, jest trzecie miejsce. 30 punktów tylko za Francją i Kanadą, więc tutaj różnice na razie nieznaczne. Ekipa Czech, Lukasz Chlawa. Lukasz Chlawa kapitalnie! On w stosunku do serii próbnej właściwie przeciwnie się poprawia. 141 metrów. Noty 19, 19,5 punktu. Daje to Czechom prowadzenie i to wyraźne. Prawie 18 punktów przed Szwajcarią. No i teraz Rosjanie. Jewgeni Klimow w tej pierwszej grupie. Rosjanie faworyci tego konkursu z tytułu serii próbnej. Klimow mocno otwarcie. Znacznie lepszy skok niż w serii próbnej, kiedy nie było błysku. Teraz 135 metrów, noty po 19,5 punktu, Rosja na drugiej pozycji na razie. Prawie 10 punktów za Czechami, ale to jest dopiero początek, pamiętamy. To jest dopiero pierwsza grupa. Teraz drużyna Austrii. Michael Heibe, który miał wpadkę w serii próbnej. Teraz też trochę kłopotów, ale już mniejsze kłopoty. Dzięki temu ląduje daleko Austriak. 136,5 metra. Znacznie dalej niż w serii próbnej, kiedy miał tam 115 bodajże, czy jest tam, no, w każdym razie dużo bliżej lądował w serii próbnej. Tutaj noty też dużo wyższe. Wtedy były 18, teraz 19, 19,5 punktu. Drugie miejsce dla Austrii, 2,5 punktu przed Rosją. No i teraz ekipa Niemiec, Pius Paszke. Pius Paszke, piękny skok! Też znacznie lepiej niż w serii próbnej. 138 metrów, noty 19, 19,5 punktu. Niemcy na drugim miejscu, 2,2 przed Austrią. No ciekawe to wygląda. Tracą 5,43 metry, tracą do ekipy czeskiej. No i teraz Japonia. Yuta Watase. Zobaczymy. No, skok dobry, ale... No, dające tylko piąte miejsce na razie. 131 metrów, no to 7 po 19,5 punktu za Rosją, a przed Szwajcarią. Tu przewaga jednak minimalna. No i teraz Słowenia, która nie miała udanej serii próbnej zbytnio. No, ale głównie oczywiście przez patriotę Prewca. Peter Prewc oddaje lepszy skok niż serii próbnej. Także no, o serii próbnej już nie ma co mówić. Peter Prewc 138 metrów. Noty 19, 19,5 punktu, Słowenia na drugiej pozycji, ex aequo z Niemcami. No i drużyna Polski. Piotr Grzyła miał skok wybitny w serii próbnej. W serii konkursowej będzie krótszy. Będzie krótszy niestety. I to dużo krótszy, jeśli chodzi o odległość. 123,5 metra. Noty po 18,5. Szkoda. Zmienimy ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce do Finów, tracąc prawie 14 punktów. Będziemy musieli gonić
Inni nie poprowadzą już na wpadkę. Najgorzej ma Krzysiek Miętus, który miał wpadkę w serii próbnej. Kazachowie i Estończycy. Cegielka ten ląduje bliżej chyba od Piotra Żyły, albo podobnie. 124 metry. No ty podobno do Piotrka, przewaga minimalna nad Polską. No i Norwegia, która zamyka pierwszą grupę. Norwegia, pamiętamy, była wysoko, na drugim miejscu w serii głównej. Potem jak Rosja jest faworytem do tego, by w tym się liczyć najbardziej. No i proszę zobaczyć początek. Daniel Andretande, 136 metrów, słaby niż w serii głównej, ale Norwegia będzie wysoko na piątej pozycji. No ty 19,5 za ten skok Tande uzyskał, no i Norwegia na piątym miejscu. A więc Czesi, Niemcy ze Słowenią. Czesi na pierwszym miejscu, drugie miejsce Niemcy i Słowenia. Czwarta Austria, piąta Norwegia, potem Rosja, Japonia i Szwajcaria. Taka czołowa ósemka, dziewiąta Francja z Kanadą, dziesiąta Finlandia. A potem zdecydowanie słabsze na razie ekipy Kazachów i Estończyków i drużyna Polski, która zaczyna od zera, bo zajmuje na razie ostatnie 12 miejsce. Tracimy prawie 16 punktów do ósemki, ale to jest do odrobienia, bo to jest tylko dystans około 9 metrów. Przed nami druga grupa. Francja z Kanadą. Matthew Soucoup, drużyna po pierwszej grupie na 9 miejscu, po drugiej grupie będzie niżej notowana, bo Matthew Soucoup skraca ten skok. Tylko 121 metrów. Noty po 19,5 to jedyny pozytyw tego skoku, no ale poza tym szału nie ma. Najgorszy skok indywidualny, jeśli chodzi o notę. Szwajcarzy. Kylian Payer z turbulencjami i w efekcie spóźnia skok. A więc to hotelnym się tutaj przydarzy, bo Payer w tej hoteli tylko 101 metrów. Tylko 101 metrów Payera. Noty po 18,5 punktu. Druga lokata wyraźnie za Francją i Kanadą. No 100 metrów tutaj zaważyła. Teraz Finowie. Andy Aalto. Drużyna dopiero 10 po pierwszej grupie, ale po drugiej chyba to zmieni. Andy Aalto trafia na progu i będzie długi skok stosunkowo. 137,5 metra. 3 dwudziestki, 1,19, 1,19,5. Finowie wyraźnie prowadzą teraz. 30 punktów przed Francją i Kanadą. No ale nic dziwnego. I Szwajcarzy i Francuzi z Kanadyjczykami zawiedli w tej grupie. Ekipa Czech. Po pierwszej grupie prowadząca drużyna. Jan Matura do prowadzenia potrzebuje 130 metrów. Cel oczywiście jest większy, żeby ta przewaga była jak największa. No, odległość taka sobie. 134 metry. Noty 19, 19,5. Mówię taka sama, dlatego że przewaga nie będzie jakaś miażdżąca na razie. Przewaga na poziomie 12 punktów przed Finlandią. Przed nami ekipa Rosji i Michał Nazarow. Ostatnio na 6 miejscu po pierwszej grupie. Teraz Michał Nazarow. Gdyby odpalił, ostatnio mogliby być na prowadzeniu. No, to dobrze nie będzie. Odległość 134,5, czyli tyle samo, co miał przed chwilą Jan Matura. Noty nieco wyższe, ale miejsce drugie. Za stratą, jak widzimy, stanie prawie 8 punktów do Czechów. Tymczasem drużyna Austrii. Czwarte miejsce po pierwszej grupie. Manuel Fettner. Trudne miejsce Fettnera, jeśli chcemy drużynę Austrii utrzymać. No właśnie, błot na progu i w efekcie Austria przepada. 80,5 metra Fettnera tylko. Zaprzepaścił skok w serii finałowej wczoraj. Dzisiaj zaprzepaszcza w pierwszej serii. Noty 19, co prawda dobre noty, no ale Austria spada w klasyfikacji to daleko. Daleko niestety. Teraz drużyna Niemiec. Markus Eisenbichler. Niemcy po pierwszej grupie na drugim miejscu. Eisenbichler nie zwalnia ręki. Skacze dobrze, ale bez błysku, bo w serii płynnej miał trochę lepszy skok. 135 metrów. Noty po 19,5 i drugie miejsce. 3 punkty za Czechami. Natomiast prawie 5 punktów przed ekipą Rosji. Tymczasem drużyna Japonii. Lokata 7 po pierwszej grupie. Junshiro Kobayashi teraz. Junshiro z lekkimi kłopotami, ale sobie trochę szopanowana, więc tak dużo Japonii nie będzie. Odległość 130 metrów. Noty po 19,5 punktu, piąte miejsce. Wyraźnie przed Francją i Kanadą, natomiast za Finlandią. Teraz Słowenia. Słowenia była na drugim miejscu po pierwszej grupie. Cena prewcji, bardzo ważny jego skok. Sobie pewnie zawalił skok. Teraz takiej nie będzie fatalnej, ale to jest też wpadka cena prewca niestety. Odległość 117 metrów. Noty 20, 19,5 punktu. Słowenia tylko szósta w tym momencie. Za Japonią, przed Francją i Kanadą. No i drużyna Polski. Czy wykorzysta to zamieszanie? Konkretnie na rozbiegu w naszej ekipie Andrzej Stękała.
który miał dobry skok w serii próbnej, jak pamiętamy. Teraz na szczęście Andrzej wcześniej tylko Piotr Żyły nie psuje skoku. 137,5 metra i wracamy do gry. Noty 19, 19,5 punktu. Odległość, jak mówiliśmy, 137,5, chyba najlepsza odległość tej grupy. Obok Aldiego Alto. I Polska na szóstym miejscu. Będziemy już w ósemce po dwóch grupach w tej sytuacji. Teraz Kazachowie z Estończykami. Lokata była 11, minimalnie tylko od nas lepsza, więc też możemy zyskać tą jedną lokatę nad Kazachami i Estończykami. Arti Aigro jednak nie rezygnuje z walki. Odległość 137,5 metra. Noty 19 i drużyna jest za nami. To jest tato 0,6 punktu. Teraz to my jesteśmy trochę lepsi od Kazachów i Estończyków. No i Norwegia. Po pierwszej grupie piąte miejsce. Teraz Anders Jakobsen, który gdyby uzyskał około 140 metrów, Norwegia byłaby liderem. To tak dobrze nie będzie, ale Norwegia utrzyma się w czołówce. Odległość Jakobsena 133 metry. Noty 19, miejsce czwarte. Minimalnie przed Finlandią o 0,1 punktu. A więc mamy mocną piątkę, no i potem ekipy, które próbują gonić tą ekipę. Prowadzą Czesi, potem Niemcy, Rosjanie na trzecim miejscu, potem Norwegia, Finlandia. Później szósta Japonia, siódma Polska. Do Japonii tracimy 3,5 punktu, potem Kazachowie z Estończykami. Dziewiąta Słowenia po wpadce Ceneprewca, potem Francja z Kanadą. Szwajcarzy już z większą stratą i na ostatnim miejscu Austriacy, którzy to są prawie 80 punktów do ósmej ekipy. Także sytuacja nie jest ciekawa, zwłaszcza dla Austriaków i Szwajcarów. Oni nie mają dużo szans tutaj, by do serii finałowej się dostać, ale wszystko jest jeszcze możliwe. Za chwilę kontynuacja.